cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Kolejny film ze strzelania za pomocą rac hukowych. Ostatni filmik, osoby, które oglądały, niestety nie był udany, bo te race, które hukowe ostatnio miałem, świeżo zakupione jakiś czas temu, okazały się bardzo niebezpieczne. Zamiast lecieć 20-40 metrów ode mnie i dopiero eksplodować, spadały w odległości do 5 metrów i eksplodowały. Dzisiaj mam te same race, co ostatnio z nich strzelałem, i dwie inne race, które kiedyś dawno temu strzelałem, i przetestujemy dwa rodzaje właśnie tych rac hukowych. Jedne, które wiem, że są wadliwe, i drugie, te co kiedyś z nich strzelałem. Pokażę może wam z bliska te race hukowe. Najpierw pokażę wam tą wadliwą racę hukową, którą ostatnio testowałem. I cztery takie race hukowe, wszystkie okazały się wielką lipą. Może to jakaś trefna partia, którą kupiłem, więc do końca nie kierujcie się tym, że akurat taka raca hukowa z takimi napisami, jak tutaj macie, jest lipą. Może mi się jakaś taka trefna partia ich trafiła. Ale chciałbym, żebyście mieli świadomość przy zakupie, że akurat te race hukowe mogą być niebezpieczne. A z tych rac hukowych kiedyś strzelałem i były bardzo dobre. Różnią się od tych rac hukowych troszeczkę długością. Minimalnie są krótsze. I zobaczcie, co na nich jest napisane, narysowane, o tak to nazwijmy. I te race hukowe, z których strzelałem jakiś czas temu, były dobre. Za chwilę zresztą przetestujemy jedne i drugie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do strzelania racami hukowymi użyję pistoletu Lexon 11, wyprodukowanego przez firmę Mateja. Obecnie pistolet Lexon 11 jest produkowany przez firmę Rosomak. Ten pistolet dokładnie pokazywałem, prezentowałem. Tutaj właśnie znajduje się końcówka do wystrzeliwania rac. Pokażę wam może. O, zobaczcie, tak wygląda taka końcóweczka do wystrzeliwania rac. Dobra, wkręcamy ją bardzo precyzyjnie, żeby nie uszkodzić gwintu w pistolecie. Jeżeli krzywo wkręcicie, będziecie na siłę próbowali wkręcić, to uszkodzicie gwint w pistolecie. Bo korpus tego pistoletu jest wykonany ze stopu aluminium z cynkiem. Sama końcóweczka jest to prawdziwa stal, którą przyciąga magnes, więc końcówki nie uszkodzicie, tylko gwint w pistolecie. Dobra, teraz pozostaje tylko załadować magazynek. Tutaj znajduje się dźwignia, którą należy nacisnąć na dół, następnie złapać za magazynek i go wysunąć. Tak jak widać, magazynek jest rozładowany. Dobra, przystępuję do ładowania magazynku. Lexon 11 można stosować dwa rodzaje amunicji. Amunicję długą typu long i amunicję typu shorty. Ja zastosuję akurat amunicję typu short. Załaduję cały magazynek. Pistolet jest 11-strzałowy, czyli do magazynka wchodzi 11 naboi hukowych, tak zwanych typu short. To są naboje tak zwane bocznego zapłonu. Dobra. Magazynek już mam załadowany amunicją hukową bocznego zapłonu kaliber 6 mm.
Pierwszy wystrzał będzie za pomocą naboju samego hukowego, żebyście usłyszeli, jaki jest huk z samego naboju hukowego. Następnie wystrzelę racę hukową, tą taką, co kiedyś już z niej strzelałem, co były przetestowane. Te race hukowe zawsze leciały około 20 do 400 metrów i dopiero eksplodowały w powietrzu. Dwie race takie, a następnie użyję taką racę hukową, którą testowałem w poprzednim filmie i która się okazała jednak bardzo niebezpieczną, bo spada około 4-5 metrów po wystrzeleniu i eksploduje. No dobra, odbezpieczam pistolet. Dwa pierwsze strzały tylko z naboju hukowego. Nie wypał. Tak słychać samego naboju hukowego. No dobra. Raca hukowa numer 1. Ta, co kiedyś testowałem i były dobre. Zobaczymy, jak dzisiaj. Tak prawidłowo raca hukowa powinna strzelać. Jeszcze jedna raca hukowa. Tutaj mamy ładunek prochowy, a tu mamy taki plastik. Tym plastikiem na zewnątrz. A teraz spróbujemy tą racą hukową, która spada bardzo blisko, i zobaczymy, czy okej. Jeszcze jedna raca hukowa, zobaczymy, jak z tej wystrzeli. No i dobra, takie podsumowanie na koniec, jeżeli chodzi o strzelanie za pomocą pistoletu Lexon 11 racami hukowymi. Tym razem te race hukowe, które użyłem, były dobre. Eksplodowały tak jak należy, w znacznej odległości ode mnie, ale może się zdarzyć, tak jak kręciłem w filmie, strzelanie racami hukowymi z pistoletu Start 3. Tam niestety te race hukowe, cztery pod rząd, były jakieś wadliwe fabrycznie albo zawilgocone, bo spadły ode mnie w bardzo bliskiej odległości i eksplodowały bardzo blisko mnie. Pokażę Wam na krótkim materiale w tej chwili, jak to wyglądało. Uwaga. Tak jak było widać, nie zawsze wszystko odbywa się tak, jakby się chciało. Raca zamiast polecieć do góry, upadła praktycznie prawie obok mnie. No dobra, nie przejmujemy się tym. Niektórzy widzowie mojego kanału mówili, że czasami się trefne race hukowe trafiają. Do tej pory nie miałem takiego przypadku. Ale? Dobra, zobaczymy, jak następna. Czy poleci daleko, czy nie? Dobra. Ale numer.
No, powiem wam, że jest lipa. Dobra, następna. Normalnie te race hukowe powinny lecieć o wiele dalej. Jeszcze raz tak. Dobra, próbujemy dalej. Tak jak widzieliście na tym krótkim filmie z relacji z tamtego strzelania, te race hukowe mogą być bardzo niebezpieczne, jeżeli bardzo blisko nas spadną. Więc kupując race hukowe, musicie się liczyć z tym, że nie zawsze one są dobrze wykonane albo są suche. Te race hukowe są sprzedawane w kartonowych pudełkach, więc takie opakowanie jest narażone na wilgoć. Wiadomo, czasami one są gdzieś transportowane, nie wiadomo skąd. No wiadomo, na pewno skin. Czasami może być tak, że te race hukowe są zawilgocone, bo gdzieś są transportowane, gdzieś złapią wilgoć, bo one są sprzedawane w takich właśnie kartonowych pudełkach, a wiadomo, opakowanie kartonowe wchłania wilgoć bardzo szybko, więc warto sobie zawsze takie race hukowe po zakupie gdzieś wysuszyć na jakimś grzejniku, ale pamiętajcie, nie suszcie takie race hukowe w jakimś piekarniku, w jakiejś mikrofalówce, bo wam eksplodują. Tak samo nigdy przy jakimś otwartym ogniu, gdzieś na piecu jakimś, gdzie w środku się tam na przykład ogień pali. No dobra, to tyle co chciałem pokazać, jeżeli chodzi o strzelanie za pomocą rac hukowych. Jeżeli mój filmik wam się przyda, łapka w górę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, które otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.